W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę na przebudowę drogi powiatowej 1820 ulicy Partyzantów w gminie Jabłonna. To bardzo ważny szlak komunikacyjny, będący w pewnym sensie tranzytem, ale również istotny dla mieszkańców Chotomowa. To jedna z największych inwestycji drogowych w tym roku, za blisko 13 milionów złotych. Wykonawca ma 30 tygodni na wykonanie tej inwestycji. Z góry przepraszamy za wszelkie utrudnienia, ale wydaje nam się, że po zakończeniu tej realizacji droga będzie bezpieczna dla wszystkich użytkowników tej drogi. W dniu dzisiejszym ta umowa, która została podpisana, jest rozpoczęciem rozpisanego na kilka lat sukcesywnie programu całkowitej przebudowy tej właśnie drogi. Przy czym obecnie zaczynamy od tego kawałka, który tak na dobrą sprawę stanowi największe wyzwanie ze względu na zabudowę, która jest przy nim i ze względu na liczbę połączeń dróg lokalnych. Mamy nadzieję, że uda się nam tę inwestycję przeprowadzić szybko, sprawnie i bezproblemowo. Wykonawca, który został wybrany, z którym dzisiaj została podpisana umowa, wydaje się, że daje taką gwarancję i już w okresie jesiennym będziemy mogli w zupełnie innej jakości przemieszczać się pierwszym z budowanych odcinków drogi ulica Chotomowska i dalej Partyzantów. Droga dofinansowana ze środków rządowych. Cieszymy się, że samorząd powiatu legionowskiego współpracuje dobrze z rządem i mamy nadzieję, że te pieniądze rządowe będą dobrze wydane, że droga będzie służyła mieszkańcom i Chotomowa, i gminy, i powiatu, i wszystkim odwiedzającym nasze ziemie. Ulica Partyzantów to strategiczna droga na terenie gminy Jabłonna, która służy zarówno mieszkańcom naszej gminy, ale również sąsiedniej gminy Wieliszew czy miastu Legionowo również będzie służyła. Także ogromne podziękowania dla pana starosty, że podjął się wyzwania tak dużej inwestycji na terenie gminy Jabłonna.